Otóż mały Iwan pyta tatę. Tato, powiedz mi, czy Stalin był dobry? Nie, synku, Stalin był zły, odpowiada tata. A Putin? Słuchaj, jak umrze, to się dowiesz. To jest bardzo znamienny dowcip, bo on naprawdę pokazuje, że całą prawdę o Putinie Rosjanie pewnie poznają dopiero po jego śmierci. Dopiero wtedy będą wiedzieli naprawdę, co myślał, jaka była jego motywacja, jak wyglądało jego życie prywatne, w tym stan zdrowia. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, przypominam, że działamy razem z Fundacją Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Brawo! A dzisiaj wielki comeback w kanale Historia Realna. Wow, Barbara Włodarczyk, dzień dobry! Miło mi bardzo, witam. Znakomita reportażystka, znawczyni Rosji i Rosjan, autorka takiej znakomitej serii Szerokie Tory i teraz jest pani gwiazdą telewizji, a dzięki kanałowi Historia Realna została pani gwiazdą YouTube'a. Naszą poprzednią rozmowę obejrzało, uwaga, 1 025 843 widzów do tej pory. Jak pani się czuje jako gwiazda nowego medium w przyszłości? To słowo gwiazda zupełnie mi nie pasuje, ale cieszę się, że tyle osób ogląda te nasze rozmowy. Cóż ja mogę powiedzieć i zawsze to podkreślam, że ja mam trochę inną wiedzę, inne spostrzeżenia niż analitycy, którzy politologicznie roztrząsają to, co się dzieje w Rosji. Ja opowiadam o tym, co widziałam na własne oczy, co słyszałam, a mogę powiedzieć, że od ponad 30 lat dokumentuję to, co się dzieje w Rosji i na moich oczach walił się Związek Radziecki, upadało sowieckie imperium i na moich oczach Putin przekształcał się z nikomu nieznanego KGBisty, mogę powiedzieć, już bez żadnych wątpliwości w zbrodniarza wojennego. No tak, jak Krystyna Kurcza-Predlik, z którą też robiłem wywiad, dowiedziała się, że zrobiłem z panią rozmowę, to powiedziała: bardzo dobra decyzja, panie Piotrze, żaden Polak i żadna Polka tylu godzin nie przegadała z Rosjanami, co Barbara Włodarczyk. Tak mi powiedziała. Bardzo mi miło, ale od razu muszę powiedzieć ważną rzecz, dlatego że rozmawialiśmy poprzednim razem przed Buczą i innymi zbrodniami, które zostały zdokumentowane ponad wszelką wątpliwość w innych ukraińskich miastach. Mówię o zbrodniach dokonanych przez rosyjskiego okupanta na ukraińskich cywilach. I dlatego bardzo trudno i ciężko mi dzisiaj mówić o Rosji po tym, co zobaczyłam w Buczy czy w Mariupolu. Ten cały obraz przesłaniają te zbiorowe mogiły, spod których wystają szczątki ciał, spod których wystają buty, ręce. Zanim zadam pani pierwsze pytanie, a przygotowałem sobie ich naprawdę dzisiaj sporo, to jeszcze tradycja naszego kanału. Chciałem podziękować naszym widzom. Drodzy Państwo, dziękuję, że nas wspieracie. Jesteśmy kanałem niezależnym, działamy dzięki Wam. Historię Realną można wspierać na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem albo na Patronite. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Zajrzyjcie do księgarni internetowej historiarealna.pl. Pani Barbaro, ja mam dzisiaj 3 takie bloki tematyczne, które chciałem z Panią obgadać. Putin, święto 9 maja i taka tożsamość historyczna Rosjan i ich mentalność w kontekście wojny na Ukrainie, to będzie ten 3 temat, ale zacznijmy od prezydenta Federacji Rosyjskiej, bo podobno coś nie bardzo z jego zdrowiem. Coś wiadomo pewnego na ten temat? Spekulacje na temat zdrowia Putina mają już bardzo długą tradycję. Wiąże się to z tym, że życie prywatne Putina, w tym stan jego zdrowia, to jest absolutne tabu i w Rosji każdy dziennikarz wie, że jak nie chcesz mieć kłopotów, to w ogóle tego tematu nie poruszaj. I dlatego więcej akurat w tej sprawie jest prawdopodobnie niż na pewno. A ostatnio stało się głośno znów o stanie zdrowia Putina przy okazji 9 maja, dlatego że wszyscy bardzo uważnie oglądali, jak on się zachowuje, jak chodzi, jak gestykuluje. Otóż no, widać było na pewno, że jest zmęczony, widać było, że to jest obraz daleki od tego pełnego werwy polityka i pełnego werwy Putina, którego bez przerwy od 22 lat pokazuje telewizja. Mam na myśli to, że pokazywany jest, jak nurkuje, jeździ konno, szusuje na nartach, świetnie gra w hokeja, w judo, ćwiczy judo. Zresztą on prowadzi bardzo zdrowy tryb życia, to nie jest żadna tajemnica, mówił o tym sam, wielokrotnie się chwalił, wszyscy wiedzą, że zaczyna dzień od pływalni, 2 godziny dziennie pływa, ćwiczy również na siłowni, no i bardzo zdrowo się odżywia. Tego nie widzieliśmy, widać było, że jest przygnębiony, widać było, że jest opuchnięty, wszyscy zwrócili uwagę na ten koc, który leżał na jego kolanach, obok siedzieli 90-latkowie i nikt się nie wspomagał pledem, to od razu stało się przyczynkiem do takich spekulacji, że najpewniej drżą mu nogi albo ręce, bo jedna z hipotez mówi o tym, że ma chorobę Parkinsona. Bardzo dokładnie przeanalizował to taki portal Projekt, zwrócił uwagę na pewne fakty, no bo mówię, spekulacje spekulacjami, ale pewne rzeczy możemy wychwycić, a mianowicie takie, że rzeczywiście prawa ręka wygląda na bardziej sztywno niż lewa, że gestykuluje częściej lewą ręką, a nie prawą, że ta prawa noga jakoś się porusza trochę inaczej niż lewa, że są pewne symptomy, które mogłyby wskazywać na to, że ma chorobę Parkinsona, ale inna hipoteza mówi, że ma chorobę nowotworową i że stąd ta opuchlizna nadmierna jego twarzy, czyli że wywołują ją sterydy, którymi leczy się choroby nowotworowe, a podano nawet, jaka to jest choroba nowotworowa, że najpewniej to jest choroba tarczycy, dlatego że w jego otoczeniu widywany był bardzo znany rosyjski chirurg-onkolog, pan doktor Sliwanow, który odwiedził w Soczi Putina 35 razy. To jest ważny moment, dlaczego w Soczi, bo Putin w zasadzie ma 2 takie ulubione rezydencje. Zimę spędza w rezydencji Nowo-Ogariewo pod Moskwą, tam przyjmuje gości, tam przyjmuje ministrów, których ciągle tam strofuje, a drugim jego ulubionym miejscem jest Soczi, gdzie urzęduje od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Nie dziwię mu się, że podoba mu się Soczi i że lubi Soczi, bo to jest bardzo piękne, ciepłe morze i góry zarazem. Także wracając do stanu jego zdrowia, no więcej spekulacji niż pewności. Kreml milczy, Kreml zaprzecza, chociaż też się mówi, że im bardziej Kreml zaprzecza, tym większe prawdopodobieństwo, że coś jest na rzeczy. Tak. Ja jeszcze byłem, plotek jest mnóstwo, mówi się właśnie też o kłopotach z jakichś laryngologicznych, portale liczą tam godziny, jakie specjaliści mają spędzać lekarze w otoczeniu Putina. Dochodzi do jakichś już kompletnych wariacji, na przykład to, że Putin regularnie moczy się w wywarze z poroża jelenia, więc mam wrażenie, że też dużo jest w tym jakichś kompletnie niepoważnych plotek, ale jeżeli chodzi o mowę ciała, to czy zwróciła Pani uwagę na ten filmik, na którym Putin siedzi naprzeciwko niego Szojgu i Putin przez całe spotkanie trzyma się kurczowo biurka, patrzy jakiś taki blady, spłoszony. No prawą ręką trzyma się. Tak. To właśnie był jeden z rzekomych dowodów na to, że trzęsie mu się prawa ręka i żeby to zatuszować, kurczowo trzymał się blatu stołu. No ale mówię, to może znaczyć bardzo dużo, a naprawdę może też nic nie znaczyć. Nie zajmujmy się spekulacjami, bo... Myślę, że tak. Przejdźmy do faktów. 9 maja... Było dużo ważniejszych rzeczy się wydarzyło w tym dniu niż to, że miał plec na kolanach. Okej, właśnie, bo nawiązała Pani do tego dnia. Ja obejrzałem bardzo uważnie te obchody i słuchałem mowy Putina i miałem takie wrażenie, że właściwie nie wiedziałem, czy to jest prezydent Federacji Rosyjskiej, czy to jest pierwszy sekretarz partii komunistycznej. Zaczął od tego, że zwrócił się: towarzysze, towarzyszki. To jest jakiś, co tam właściwie, co to jest, jakiś miks rosyjsko-sowiecki? Pewnie w jakiejś mierze tak, chociaż chyba mówiliśmy o tym poprzednim razem, że Putin oczywiście, kiedy mówi o tęsknocie za Związkiem Radzieckim, to myśli o powrocie sowieckiego imperium, ale na pewno nie systemu ekonomicznego radzieckiego, bo wtedy dygnitarze takich bogactw nie mieli jak dzisiaj. Także jeden z moich rozmówców, którego opisuję w książce, a wcześniej sfilmowałam i pokazałam w jednym ze swoich dokumentów, powiedział, że gdyby Putinowi i innym dygnitarzom kremlowskim powiedziano, że wracamy do systemu radzieckiego, to byliby pierwszymi, którzy urządzą rewoltę i się temu sprzeciwią. Jeśli chodzi o mentalność jego ciągnięty do Związku Radzieckiego. Związek Radziecki jako imperium, z którym, jak on ciągle podkreśla i podkreślają Rosjanie, liczył się świat. Natomiast 9 maja wydarzyła się też ciekawa rzecz, dlatego że biorąc pod uwagę, jak ogromne znaczenie ma to święto dla Rosjan, wszyscy spekulowali od lewa do prawa i na świecie, i w samej Rosji, cóż takiego ważnego się wydarzy. I były spekulacje, musimy to przypomnieć, że 9 maja ogłosi zwycięstwo jakiekolwiek, domniemane bądź rzeczywiste, ale całemu światu doniesie, a zwłaszcza swoim rodakom, że jakiś sukces odniesiony został w czasie tej, w cudzysłowie mówię, jak oni nazywają, operacji specjalnej lub operacji bratniej pomocy, prawda? Brzmi to groteskowo, ale takiego sformułowania oni używają. A druga wersja mówiła o tym, że wręcz przeciwnie, że wypowie wojnę i ogłosi mobilizację. Od razu ta mobilizacja wydawało mi się nieprawdopodobna, bo wydawało mi się, że mobilizacja to jest pierwszy krok do demobilizacji ruchu poparcia dla Putina, dlatego nie wierzyłam w to. A jeśli chodzi o ogłoszenie sukcesów, no cóż, no nie miał co ogłaszać. Nie miał nic do powiedzenia, dlatego to była bardzo krótka, zdawkowa i nic tak w istocie nieznacząca wypowiedź w porównaniu z poprzednimi, mało agresywna. I jeszcze wszyscy zwrócili uwagę na to, że na przykład ze względu na pogodę odwołano przelot i pokaz lotniczy. No, o tyle to jest dziwne, że w poprzednich latach nie szczędzono miliardów dolarów na to, by zapewnić pogodę w tym dniu i że rozpędzano chmury nad Moskwą i nie było żadnych przeszkód, jeśli chodzi o pogodę czy chmury. Mnóstwo było takich drobiazgów, które świadczyły o tym, że Putin rzeczywiście nie miał co powiedzieć i że to jest najlepszy dowód na to, że mamy do czynienia z porażką, którą on sobie już uświadamia. Bo inaczej ta mowa byłaby zdecydowanie bardziej buńczuczna. Tam zaczęto też wyliczać, że nie użył słowa Ukraina, tylko skoncentrował się na NATO i na Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony to nie jest nic nowego. To jest retoryka stosowana od dawna, że to NATO tę wojnę w istocie prowadzi, wspierając, jak mówi Moskwa, Ukrainę i że to był atak prewencyjny. On dokładnie powiedział to, co myśmy widzieli wcześniej w sądach ulicznych i wypowiedziach Rosjan, że Putin wie, co robi, bo to jest atak prewencyjny, że gdyby nie zaatakował Kijowa i władz w Kijowie, to NATO było już by pod granicami z Rosją. Czyli wrócił do starej retoryki. Ale powiedziałam to gdzieś i chcę powtórzyć, że ten 9 maja, nie tylko ze względu na to, że minę miał nietęgą Putin, nie tylko ze względu na to, że odwołano ten pokaz lotniczy, który zawsze wyglądał imponująco, nie tylko dlatego, że było mniej uczestników, bo tylko 11 tysięcy, nawet mniej niż w ubiegłym roku, kiedy jeszcze obowiązywały rygory pandemiczne. Nie tylko z tych powodów to był taki smutny dzień i dla świata, a dla niego powiedziała, no dość tragiczny w tym sensie, że chyba zaczyna sobie uświadamiać, że on podpalił świat, że pewnych rzeczy już nie da się zatuszować, tych zbrodni. Dlatego ja mówię, że w tym roku 9 maja to było bardziej nie święto, a dzień iluzji, albo no tak, dzień iluzji, po pierwsze dlatego, że nie możemy mówić o potędze rosyjskiej armii, czyli dzień iluzji, że rosyjska armia jest potęgą, a drugi dzień iluzji, że żołnierze rosyjscy są bohaterami i że są postaciami takimi, które zbawiają świat, dlatego, że widzimy, co się wydarzyło, a tu warto powiedzieć, że są bohaterami, zgodnie z nomenklaturą rosyjską, bo Putin i generałowie nagrodzili przecież uczestników tej tak zwanej operacji specjalnej orderami, prawdopodobnie też jakimiś nagrodami pieniężnymi, czyli ci, którzy dokonywali zbrodni w Buczy, oficjalnie są w Rosji bohaterami. I gdy mówi Pani o tych nagrodach, to jest jeszcze jeden element, który zwrócił moją uwagę. Mam na myśli to, że Putin w pewnym momencie powiedział, zadbamy, już zwracając się, mówiąc o wojnie na Ukrainie, zadbamy o dzieci, o rodziny poległych naszych żołnierzy, o rannych itd., itd. Tymczasem internet rosyjski zalewają wstrząsające zdjęcia wdów po rosyjskich żołnierzach, które przychodzą do jakichś tam komend wojskowych, dostają jakieś dosłownie grosze. Jest takie zdjęcie żołnierza rosyjskiego na wózku inwalidzkim z urwaną nogą, który tam dostał jakieś dosłownie w przeliczeniu kilka dolarów za tą ranę i wygląda na to, że to państwo rosyjskie jednak nie dba właśnie o tych rannych. Czy to nie ta hipokryzja jakoś nie oburzy Rosjan? Jak pani uważa? No to jest schizofrenia, bym powiedziała. I hipokryzja, i schizofrenia. To jest odwołanie się do tego, ludziej u nas mnogo. Ale takie informacje można bardzo łatwo przykryć. Można bardzo łatwo odsunąć na drugi plan, bo ja zaczęłam mówić, jaką oni narrację widzą Rosjanie w mediach rosyjskich i bardzo ważne jest pytanie, dlaczego internet przegrywa z telewizją, prawda? No bo umówmy się, mimo ograniczeń i kneblowania mediów, młodzież doskonale potrafi obchodzić wszelkie ograniczenia i nawet te zlikwidowane media jak Echo Moskwy, telewizja Dość i inne dzisiaj można odnaleźć na YouTubie, także to nie są czasy Związku Radzieckiego, gdzie żelazna kurtyna powodowała całkowite odcięcie od informacji. Żyjemy w XXI wieku, jak ktoś chce dostęp do internetu, to go znajdzie. Pytanie, dlaczego przegrywa ten internet? Wydaje mi się, że dlatego, że w tym internecie jest bardzo dużo szumu informacyjnego i bardzo dużo sprzecznych informacji. A tutaj myślę, że każdy, no większość Rosjan, ale myślę, że to nie dotyczy tylko Rosjan, woli prostą, jasną i klarowną informację. My jesteśmy dobrzy, my zbawiamy świat, wróg jest zły, wróg na nas tylko czyha, my bronimy ojczyzny. I tutaj przed dzień 9 maja ukazał się na łamach gazety, tej gadzinówki, czyli gazety Komsomolska Prawda, ulubionej bulwarówki Putina, film o tych właśnie rzekomych bohaterach specjalnej operacji i wynotowałam sobie, cóż takiego tam oni mówią, że Rosjanie są wyjątkowo skłonni do wyczynów, to jest genetyczna cecha, taki tekst pada w tym filmie, bo na Rosję stale ktoś napada. No i teraz od razu mi się ten dowcip przypomina, taki z cyklu czarnego humoru, że biedni my Rosjanie, ciągle ktoś na nas napada, a to Ukraińcy na Ukrainie, a to Syryjczycy w Syrii. Ale ta narracja o tym, że ciągle ktoś na nas napada, musimy się bronić i tacy jesteśmy nieszczęśliwi i tacy my tutaj jedynie na świecie cierpimy więcej niż inni. Zresztą w Rosji wielokrotnie słyszałam, a co wy tam wiecie o cierpieniu? My przeszliśmy łagry, my usłaliśmy swoimi trupami i ciałami całą Europę w 1945 roku. Ta narracja ciągle się przewija i powiedział przecież rzecznik prasowy Putina, Dmitrij Pieskow, że my na nikogo nie napadaliśmy. W książce opisuję moją rozmowę z kobietami spod Petersburga, które parę lat temu, które dosłownie tak powiedziały, a kogo myśmy napadali? Myśmy nigdy na nikogo nie napadali. I kiedy powiedziałam, że na nas w 1939 roku, 17 września, to moje rozmówczynie naprawdę były zdziwione, były szczerze zdziwione i powiedziały mi wręcz, o czymś takim nie wiedziałyśmy. A więc tak, w tym filmie, wracam do filmu w przeddzień 9 maja, ciągle ktoś na nas napada, bo my na nikogo. Druga rzecz, byliśmy zmuszeni do naniesienia ataku prewencyjnego, czyli to, co powiedział Putin 9 maja. Kolejne, my zawsze byliśmy zwycięzcami. Z nami walczyć nie wolno, bo my wszyscy jesteśmy bohaterami, patriotami. To patriotyczne takie uniesienie, ten patriotyzm agresywny bardzo się przejawia w tym święcie 9 maja. To święto 9 maja to jest coś, co zawsze mnie zadziwiało i zastanawiało. Zrobiłam taki dokument, który się nazywa Święta Wojna Rosjan. On był realizowany z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Przypomnę, że Rosjanie czczą tak zwaną Wielką Wojnę Ojczyźnianą. Dla nich wojna nie zaczęła się 1 września 1939 roku, tylko w ich podręcznikach, w ich narracji ważna jest Wielka Wojna Ojczyźniana, czyli okres od napaści Hitlera na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku do zakończenia wojny. I nawet opozycyjni działacze mówili mi, Barbara, nie ma w Rosji człowieka, dla którego to święto nie byłoby ważne. Dlaczego? Chodzi tutaj o liczbę ofiar. Liczba ofiar, która według różnych szacunków wynosi co najmniej 20 milionów, ale dotyczy to oczywiście nie tylko obywateli Rosji, obywateli Związku Sowieckiego, ale Rosjanie przeważali. Ta ogromna liczba sakralizuje to święto. Powoduje to, że Putinowi tak łatwo było wykorzystać je do takiej agresywnej narracji propagandowej, prawda? Na zasadzie, że my jesteśmy wielcy, nikt nas nie pokona, jak trzeba będzie, damy odpór każdemu. No teraz się okazuje, że różnie z tym bywa, ale jest taki jeden element. Tak, tak. Nie, bo właśnie chciałem o to zapytać, bo potem ucieknie nam ta sprawa, ale rzeczywiście wydaje się, że to jest taka trochę świecka religia, bo są i ofiary, i Stalin, i jego prorocy w postaci marszałków Żukowa i innych, ale jedna jest interesująca sprawa. Putin de facto w tym wystąpieniu przedstawił agresję na Ukrainę jako kolejną odsłonę tej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo tak, mówi pani, że nie walczymy z Ukraińcami, walczymy z nazistami. Już nawet nie z faszystami czy banderowcami, bo tylko po prostu nazistami. Więc w związku z tym mamy podwójną narrację. Po pierwsze, Rosja się broni na terytorium innego państwa, atakując, a po drugie nie walczy z nazistami. I ja mam takie pytanie. No wszyscy wiemy, jak łatwo jest przy pomocy propagandy wpływać na masy, no ale to musi mieć granicę zdrowego rozsądku. Czy naprawdę masy Rosjan wierzą w te bzdury, że dzisiaj w 2022 roku żydowski prezydent Zełenski stoi na czele jakiegoś nazistowskiego reżimu reinkarnacji III Rzeszy? Przecież to jest absurd. Ale żydowski prezydent Zełenski, ale przecież minister spraw zagranicznych Rosji, Ławrow, powiedział, że Hitler miał korzenie żydowskie i że było wielu oprawców wśród Żydów. Także to tutaj akurat to powtarzane jest przy różnych okazjach i na różną modłę. Ale co jest zaskakujące, bo powiedział pan o tym, że porównywana jest ta dzisiejsza wojna, chociaż nie używane jest słowo wojna, powtarzam, że ta operacja porównywana jest do 1945 roku. Takie plakaty zalały Moskwę. Plakaty, gdzie były te dwie daty. 1945, 2022, które jednoznacznie sugerowały, że to są wydarzenia podobne w swoim wydźwięku. Zawsze jest taki moment, który na tych defiladach, który robi na mnie ogromne wrażenie i zawsze mam ciarki, to jest to, że rozpoczyna się od przejścia defilada na Placu Czerwonym, rozpoczyna się od przejściu pocztu sztandarowego, a towarzyszą jemu dźwięki takiej monumentalnej, patetycznej pieśni, właśnie pod tytułem Święta Wojna. Wstawaj, kraju ogromny, wstawaj do śmiertelnego boju. To jest pieśń patetyczna, przechodzą ciarki po skórze. Ona była pisana w 1941 roku, kiedy Rosja, Związek Radziecki przystąpił do wojny i miała zagrzewać żołnierzy Armii Czerwonej do walki i taką rolę ona spełniała, bo to są bardzo mocne dźwięki. Autorem muzyki, twórcą jest Aleksander Aleksandrow, ten sam, który napisał muzykę do hymnu najpierw radzieckiego, potem przez moment zmieniono, rosyjski hymn miał inną muzykę, ale Putin przywrócił. Dzisiaj hymn rosyjski znów ma melodię hymnu sowieckiego. Tak, i 9 maja go puścili. Nie wiem, czy widziała pani, Putin skończył mowę i powiedział, ale tak, po cichu. To jest cały rytuał. Przejście pocztu. No hurra, tak? To jest zawsze, hurra. Ale potem mój kolega powiedziało hurra, hurra, hurra i puścili hymn. I rąbnęli z armat. Ale tak jest zawsze. To robi wrażenie, kiedy się widzi ten Plac Czerwony wypełniony tysiącami żołnierzy, nie tylko żołnierzy, zaraz powiem jeszcze o innej rzeczy, czyli o dzieciach i młodzieży. To jest też bardzo taki element, który w ostatnim czasie zaistniał, przynajmniej po 2014 roku bardzo wyraźnie, wcześniej na pewno nie. Ale mój kolega, korespondent, który też był w Moskwie, nie zdradzę jego imienia i nazwiska, kiedyś zażartował sobie, mówi, wiesz co, ja to się zgodziłem zostać korespondentem w Moskwie, żeby zobaczyć na żywo, jak wygląda ta defilada. Ona robi wrażenie, ona wygląda jeszcze groźniej na żywo niż kiedy się ogląda w relacjach. W tym roku nie mogliśmy oglądać relacji, nie było chyba po raz pierwszy od dawien dawna relacji w polskich mediach. W internecie oczywiście była. Wrażenie jest piorunująco, ale jeżeli mówimy o przemilczeniach, że wiele rzeczy ukrywanych jest, jeśli chodzi o tę wojnę i prawdziwy jej cel i przebieg też. No przecież szefowa kanału na zagranicę, RT, dawnego kanału Russia Today, powiedziała, że witani są żołnierze rosyjscy chlebem i solą. Także takich przekłamań, kłamstw jest mnóstwo. Kto chce, wierzy, kto nie chce, nie wierzy, ale nie przyjmuje tego, bo trudno przyjąć po prostu i zaakceptować taką informację, że nasi dokonują tak strasznych rzeczy. Myślę, że część Rosjan po prostu woli w to nie wierzyć i woli tego nie zauważać. Oni się troszeczkę zachowują jak statyści. Tak, ja bym powiedziała, że jak statyści w filmie. Jest taka znamienna, bardzo symboliczna scenka, którą zamieściłam na Twitterze, bo jest alegoryczna. Otóż gdzieś w obwodzie archangelskim zapalił się budynek mieszkalny. I ktoś sfilmował taką scenę. Płonie blok mieszkalny, a na podwórku mama jak gdyby nic, nigdy nic, buja na huśtawce swoje dziecko, obok siedzi jakaś młoda para i tam gruchają i milą się. W każdym razie jak zobaczyłam ten obrazek, to sobie pomyślałam, to jest taka alegoria. Wokół nich płonie, a oni jak gdyby nigdy nic, zachowują się normalnie i udają, że wszystko jest okej. Tak, trochę się zachowują niestety jak statyści i muszę powiedzieć, że jeszcze na pewno przed 2014 rokiem w najbardziej koszmarnych snach i wizjach nie mogłam przewidzieć, że większość Rosjan no przynajmniej milcząco przyjmie to, co się dzieje w Buczy, to, co się dzieje w Irpieniu, co się działo, na szczęście już działo, bo już w tej chwili te tereny zostały odbite. Ale wróćmy do dzieci, bo to jest tak, po prostu tak, to jest kluczowe. Jak się umawialiśmy na tę rozmowę, to pamięta pani, że rozmawialiśmy o tych zdjęciach, które obiegły internet, w których małe dzieci przebierane są za soldatów, krzyczą jakieś tam propagandowe hasła, jeżdżą jakimiś takimi wózkami, które są zamienione w czołgi przy pomocy kartonów, jest litera Z. No już naprawdę dzieciaki muszą do tego wciągać, to jakieś w ogóle skojarzenia. Litera Z, powiedzmy jeszcze, bo może chyba wszyscy już wiedzą, ale dla porządku powiedzmy, litera Z to jest litera, którą są znaczone wozy bojowe i czołgi biorące udział w agresji na Ukrainę. I ta litera Z stała się symbolem dzisiaj poparcia dla Putina. Ale ta militaryzacja dzieci nie zaczęła się dzisiaj. Ta militaryzacja zaczęła się już po aneksji Krymu. Czyli, a w zasadzie jeszcze przedtem, bo już te szkoły kadeckie zaczęły się odradzać wcześniej. Jeden z moich reportaży poświęciłam takiej szkole dla dziewcząt, kadetek w Moskwie. Widziałam tam rzeczy, które do dzisiaj pamiętam. Utkwiło mi w pamięci, jak małe dziewczynki, 9-letnie, strzelają z kałasznikowa. Odrzut po wystrzale jest ogromny, bo kałasznikow waży 4 kilogramy. W związku z tym jest tak duży, że może przewrócić nawet, mówię o odrzucie po wystrzale, nawet dorodną nastolatkę. Dlatego te najmłodsze dziewczynki strzelały z kałasznikowa w pozycji leżącej. I to mi utkwiło. Natomiast przytoczę kilka takich obrazków, myślę, że szokujących w Polsce. 2018 rok, kiedy internet obiegł pewien klip. Otóż w Wołgogradzie grupka dzieci w wieku od kilku, myślę do 12, góra 13 lat, śpiewa pieśń taką patriotyczną, ale to było takie niezdrowe uniesienie patriotyczne ze słowami: jeśli głównodowodzący wezwie nas do boju, to wujku Wowa, jesteśmy z tobą. Słowa są straszne. Muszę powiedzieć, że ten utwór wywołał duży rezonans, zwłaszcza wśród opozycji. Uznano, że to jest po prostu jakieś krwiożerstwo, że to jest wezwanie do tego, żeby dzieci szły do boju. Tam jest taka ciekawostka, że inicjatorką nagrania tego klipu była deputowana do Dumy, która jest członkiem Komisji do Spraw Rodziny i matką dwójki dzieci. I to jeszcze taki dodatkowy smaczek. Jakiś tak. Mrożek. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że nie zapomnę nigdy, jak w 2019 roku w Piatigorsku przemaszerowało z okazji 9 maja 500 przedszkolaków przebranych właśnie w mundury z plastikowymi karabinami. Mundury dla dzieci można w Moskwie kupić w sklepie z formami wojskowymi, czy formami to jest rusycyzm, z mundurami wojskowymi. To jest rzeczywiście zaskakujące. Ja już nie mówię o Junarmii, czyli paramilitarnej organizacji, która zrzesza już w tej chwili ponad 1 milion dzieci. Czegoś takiego nie było. To jest, dla mnie to jest przerażające. Muszę powiedzieć, że na mnie to robi duże bardzo wrażenie. Zawsze w kontekście 9 maja o tym myślę i przedstawiciele Jun Armii, ci młodzi kadeci, no nie tylko kadeci, ale właśnie te dzieciaki z tej organizacji paramilitarnej maszerowały także w tym roku po Placu Czerwonym z okazji 9 maja. Ale tu muszę jeszcze jedyną rzecz, bo wspomniał Pan o takiej rzeczy, że dużo nie wiemy, że dużo jest zatajane. Przecież cała historia II wojny światowej, a również ich zwycięstwa, o którym tak chętnie mówią, jest pełna przekłamań historycznych. Rosja potrzebuje wielkiej, heroicznej historii, a nie historii pełnej brudów. Zwycięstwo w II wojnie światowej dla 80% Rosjan jest głównym powodem do dumy narodowej. I każdy zamach na Armię Czerwoną, wszystko co podważa zwycięstwo, traktowane jest jak zamach na świętość. Putin doskonale wie, że nic tak nie spaja Rosjan jak Wielka Wojna Ojczyźniana. Doskonale zdaje sobie sprawę, że ludzie się jednoczą, że mało kto odważa się na przykład krytykować kult męczeństwa. Była taka słynna historia, kiedy w 2014 roku telewizja opozycyjna Dość chciała przeprowadzić bardzo kontrowersyjny sondaż. Otóż dotyczył on blokady Leningradu. No to było wydarzenie bardzo traumatyczne, bo wówczas przez 900 dni, a więc 2,5 roku, Leningrad był oblężony i się nie poddawał. Zginęło w wyniku głodu, z zimna bądź w wyniku bombardowań, szacuje się 1,5 miliona ludzi. No tam dochodziły tam się działy straszne historie, dochodziło nawet do kanibalizmu, co mówię o zwłokach ludzkich, prawda, że z głodu ludzie rzeczywiście jedli ludzkie trupy i zadano wtedy w sondażu takie pytanie, czy ta ofiara była potrzebna? Czy był sens tak długo się bronić w sytuacji, kiedy wiadomo było, że pochłonie tyle ofiar? No i rezonans był ogromny, rzeczywiście, od lewa do prawa, od Kaliningradu po daleki wschód Rosji, wszyscy byli oburzeni. Jak można w ogóle zadawać takie pytania? I to był zresztą powód, żeby usunąć telewizję Dość z telewizji kablowej i trafiła do internetu. Wykorzystano ten pretekst. Natomiast jeżeli chodzi o te przekłamania, nie mówi się dzisiaj w Rosji, jaką ceną osiągnięto zwycięstwo. Sama byłam świadkiem, kiedy w jednym z takich programów publicystycznych któryś z historyków próbował zwrócić uwagę, że tylko z rąk swoich zginęło ponad 100 000 żołnierzy sowieckich, dlatego że Stalin wydał ten słynny rozkaz ani kroku wstecz i każdy domniemany bądź rzeczywisty dezerter dostawał kulę od swoich, prawda? Kiedy próbował o tym ten historyk powiedzieć w czasie programu na żywo, został absolutnie zakrzyczony, odsądzony od czci i od wiary, że szkaluje bohaterów. Czyli ten kult męczeństwa, kult ofiary jest bardzo silny i nikt nie odważy się go krytykować, nikt nie odważy się też mówić dzisiaj, że ta ofiara była daremna, że armia mogła być lepiej przygotowana. No i przede wszystkim nie mówią o ciemnych stronach, o tym, że sami też byli agresorem na początku wojny. O tym w Rosji się nie mówi. Chcę tutaj nawiązać jeszcze spiąć tą Wielką Wojnę Ojczyźnianą ze współczesnością, bo mam trochę takie wrażenie, jak słucham pani, że przez to, że najpierw została stworzona ta religia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czy też parareligia, i teraz trochę Putin próbuje się zasłaniać nią, żeby być może nie ponieść konsekwencji za własną fatalną pomyłkę, jaką było bez wątpienia rozpętanie tej wojny, bo jest to paliwo w postaci tej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i ta mowa, te plakaty, to wszystko się w to wpisuje. Zwieramy szyki, jest ciężko, ale tak jak nasi przodkowie w latach 40. damy radę, pokonamy faszyzm. Bronimy ojczyzny. Tak, nawet jeżeli to będzie kosztowało nas duże wyrzeczenia. No dobrze, ale tak, inflacja 18%, coraz gorsze skutki gospodarcze tych wszystkich sankcji, koszmarne straty na froncie. Czy, i to jest moje pytanie do pani, czy to opium w postaci ideologii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wystarczy na dłuższą metę? Może jutro, pojutrze tak, ale może za 4 dni po prostu Rosjanie się już wściekną. Nie, za 4 dni się nie wściekną, tym bardziej, że dzisiaj Putin mówił o tym, że sankcje przede wszystkim dotykają Zachód i ten Zachód jest taki wredny, że chcąc dokopać Rosji nawet sobie zaszkodzi. I przytaczano przykład ogromnej inflacji szalejącej w Europie, podawano tam 11% inflacji. Także znów panuje taka narracja, że to Zachód przede wszystkim sam sobie robi krzywdę i strzela sobie w stopę albo w kolano. Także myślę, że część osób na pewno w to uwierzy. Po drugie, rzeczywiście według wszystkich wskaźników, już mówią o tym nawet rosyjscy ekonomiści, że PKB Rosji w najbliższym roku zmniejszy się o 15%, to jest dużo. Ale jak się zbawia świat i jest się przekonanym, że zbawia się świat i wyzwala się Ukraińców od nazizmu i Rosjan, od NATO i Stanów Zjednoczonych, które nie myślą o niczym innym, tylko o tym, by napaść na Rosję i zdławić Rosję, bo zazdroszczą Rosji i nie mogą się pogodzić, że Rosja wstaje kolan, no to jak się ma takie przeświadczenie, to można cierpieć. To zbawianie świata wymaga ofiar i tylko my jesteśmy zdolni do ofiar, bo my mamy wyższe wartości, prawda? Teraz tak, oczywiście to chciałem zareklamować pani książkę, bo to jest ważne. Drodzy Państwo, wydawnictwo literackie, tytuł, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, Chcę takiego jak Putin. Szalona świetne. Miłość, chcę takiego jak Putin. To jest kompilacja dwóch. Ja tylko chciałam powiedzieć, że książka oczywiście opowiada o tym, dlaczego ten Putin ma tak duże poparcie, mimo tego, że rzeczywiście doszło do tylu rzeczy tragicznych w przeszłości, czyli i zabójstwa oponentów politycznych, i dziennikarki na przykład, która, mówię o Annie Politkowskiej, dziennikarki, która krytykowała Kreml. O wielu dziennikarzach nie wiemy. O Annie Politkowskiej świat słyszał, dlatego że ona jest laureatką wielu bardzo cennych nagród. Natomiast ja też opisuję w książce, chyba w poprzedniej, Nie ma jednej Rosji, ale w tej pewnie też nawiązuje do tego, że na przykład był taki dziennikarz Michał Biekietow spod moskiewskich podmoskiewskie Chimki, taka miejscowość, i on odważył się krytykować władze lokalne, krytykował korupcję, został bestialsko pobity, zmiażdżono mu czaszkę, zmiażdżono mu nogi, ręce, odbito wnętrzności, przeszedł kilka operacji, żył jeszcze 5 lat, nie odzyskawszy przytomności. O takich dziennikarzach się mniej słyszy i być może Rosjanie o nich nie słyszeli, ale uwaga, o Politkowskiej Annie, czy o Niemcowie, opozycyjnym polityku, który został zamordowany 200 metrów od Kremla, o nich na pewno słyszeli. I demokracja na pierwszym etapie, na pewno demokracja przegrała z lodówką, prawda? Na pewno przegrała z lodówką, bo wtedy był ten okres dobrej koniunktury, no właśnie, która powodowała, że ludzie bardzo szybko przechodzili do porządku dziennego nad zabójstwami politycznymi i uważali, że są ważniejsze rzeczy, bo oni się ciągle odwoływali do przeszłości. To jest też ważny element narracji oficjalnych mediów. Ciągłe odwoływanie się do przeszłości. Tak, ale muszę zadać pytanie, a skoro demokracja przegrała z lodówką, to tak, może teraz Dyktatura przegrać lodówką, bo oczywiście ideologia, propaganda, wszystko jest fajnie, ale i tak wiadomo, że 90% ludzi i zbawianie świata też jest ważne, ale 90% naszych kochanych bliźnich, niezależnie od kraju, w jakim żyją, najważniejsze jest po prostu pełny brzuch. I ze wszystkimi tymi. No właśnie, i ten brzuch zaczyna być pusty, a niedługo będzie jeszcze bardziej pusty. Jeszcze nie. Cierpliwości. No więc ja tu chciałam troszkę z błędu wyprowadzić. Dlaczego jeszcze jest takie przyzwolenie bezrefleksyjne, jak ja to nazywam? Dlaczego tak się dzieje? Na razie jeszcze te sankcje nie są odczuwalne. I no nawet rosyjscy ekonomiści mówią o tym, że jeśli będą, to na pewno nie w tym kwartale i nie w następnym. To jest taka bomba z opóźnionym zapłonem. Ale jeszcze proszę pamiętać, że oni zgromadzili rekordową liczbę, rekordową ilość rezerw, prawda? Ponad 630 miliardów dolarów. Nie zapominajmy o tym. Mówię, połowa z nich została zamrożona w zachodnich bankach, ale niemniej jest to wciąż wielka suma, po pierwsze, która pozwala łatać dziury. Przytoczę tylko, już chyba mówiłam o tym, że obiecał Putin i już jest wdrażana 9% waloryzacja rent i emerytur. Także na razie jeszcze takiego efektu nie ma, no i wciąż jeszcze świat kupuje ropę i gaz, a ceny ropy i gazu są wysokie. Także jeszcze to wszystko odsuwane jest w czasie i dlatego nie ma takiej paniki. Też rozmawiałam, wspominałam już o takim moim znajomym, który jest operatorem, pracuje dla zachodnich mediów w Moskwie i on mi mówił: Barbara, nie ma na razie paniki. Barbara, na razie tego ludzie nie odczuwają jeszcze. A to, że tam zniknęły jakieś ekskluzywne towary z moskiewskich butików, no to nie jest tak bolesna dolegliwość w tej chwili, prawda? No tak. Dobrze, to porozmawiajmy może teraz o miłości. Nawiązując do pani tytułu pani książki. Jak wiadomo, miłość ma różne swoje fazy i różne typy są miłości, ale też bardzo często, jak wiemy z życia, od miłości do nienawiści jest tylko jeden krok. I cały czas będę pytał o to. Pamiętam taką zapłakaną instagramerkę, nie wiem, czy pani pamięta, jak wyłączyli Instagrama, czy tam jakiegoś innego Facebooka. No to ona płakała, że jej zabrano Instagram. Tak, no ale jak rozumiem, ona jest jakąś tam niewielką częścią społeczeństwa, bo tych instagramerów w Rosji pewnie nie jest dużo i chciałbym nawiązać do naszej poprzedniej rozmowy, kiedy pani pokazywała kolosalną różnicę między właśnie cienką warstwą właśnie tego typu ludzi jak ta pani z dużych miast, których to rzeczywiście dotyka, a tą wielką masą prowincjonalnej Rosji uzależnionej od telewizji, głosującej na jedną Rosję, no wiadomo o co chodzi, prawda? Czy tutaj myśli pani, że to pęknięcie będzie się pogłębiać, czy też może inaczej? Nastroje tej wsi, tej prowincji pójdą w stronę takich nastrojów, jakie są w Moskwie, która jest no chyba jednak opozycyjnie nastawiona. Przynajmniej w dużej części. Tak, Moskwa to mówiliśmy nieraz, że to jest trzon buntu. Widzimy to do tej pory, że mimo drakońskich restrykcji i kar wciąż jeszcze dochodzi do takich protestów antywojennych, a to wymaga naprawdę odwagi i wiary w skuteczność. Widzimy też, że część inteligencji, w tym część celebrytów, wyjechało z Rosji. Ała Pugaczowa, chyba znana wielu Polakom, taka gwiazda estrady, też wyjechała z Rosji, za co jej się dostało, i jej mężowi, nomen omen młodszemu o 30 lat od niej. W każdym razie tam ten trzon buntu jest rzeczywiście najbardziej widoczny i tak jak mówiliśmy, prowincja z dala od takich politycznych rozgrywek i gorączki, myśli o tym tylko, żeby nie było gorzej i żeby był spokój i żeby nie, broń Panie Boże, nie było żadnych rewolucji. Od miłości do nienawiści oczywiście wystarczy rozczarowanie, którego oni na razie nie widzą, Właśnie mówię, wystarczy rozczarowanie. Podsycany jest, zaczęłam mówić, to ciągłe odwoływanie się do przeszłości, gdyby ktoś zapomniał. Albo się odwoływanie do lat 90., żeby pokazać, jak na tle Jelcyna i kryzysu wygląda Putin i nawet dzisiejsza sytuacja gospodarcza. To taki ku przestrodze. Pamiętajcie, że wtedy był głód, była 3-cyfrowa inflacja, ludzie tracili oszczędności życia i odwoływanie się do ofiar II wojny światowej, bo innych sukcesów można powiedzieć nie ma, chociaż był przez moment i do tej pory jest bardzo pielęgnowany ten sukces w ich mniemaniu, czyli Krym nasz, hasło Krym nasz. I tu mówiłam wcześniej o tej pieśni Święta Wojna Rosjan, Wstawaj kraju ogromny, wstawaj do śmiertelnego boju. To jest ważny moment. Ona zaczęła przeżywać renesans właśnie po Krymie. I bo tylko jeszcze powiem, bo dlatego, że ona właśnie na takich antyukraińskich wiecach w Moskwie, słyszałam tę pieśń, ona bardzo tak mobilizowała ludzi wokół Kremla wtedy, to było przerażające i to był taki narkotyk, który pozwolił uśmierzyć ból spowodowany rozpadem imperium, prawda? I z tym, że nie liczono się z ich głosem. A teraz, czy będzie ta nienawiść? Czy od miłości do nienawiści? Myślę, że rzeczywiście drastyczne pogorszenie sytuacji może spowodować rozczarowanie, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Wizerunek Putina kreowany był na wizerunek dobrego cara ojczulka. I wszędzie, gdzie ludzie stykają się z jakimiś kłopotami, co mówią? Putin na pewno o tym nie wie. Putin jest dobry, tylko bojarzy są źli. Mam w książce opisuję przecież ludzi w Tomsku, którzy no, byli tam okradani, stali się ofiarami korupcji lokalnych władz i mówili, Putin na pewno o tym nie wie. To Putin, gdyby wiedział, to ukrócił. I on oczywiście to podtrzymuje, bo przecież te słynne jego medialne widowiska, kiedy rozmawia z ludem, prawda, łączy się online, pokazują, że jak tylko się ktoś poskarży na coś, to natychmiast od ręki Putin to rozwiązuje. Jak ktoś tam powie, że nie ma drogi, następnego dnia pojawiają się na wsi buldożery. Jak ktoś mówi, że ma problem w szkole, następnego dnia jakiś audyt w tej szkole. Czyli on cały czas stwarza takie przeświadczenie, że nie tylko jest obrońcą ojczyzny, ale że on jest dobry, tylko wszyscy wokół niego źli. Oczywiście ten argument nie przemawia w żadnym wypadku do tej kontestującej inteligencji, no ale mówię, ich głos na razie, no, na razie jest słabo słyszalny i jest absolutnie zagłuszany przez te zbiorowe, histeryczne, wielkie koncerty i imprezy, które mają pokazać poparcie dla Putina i które mają pokazać, że utrzymać taki agresywny patriotyzm. Ja mam tylko dwa pytania co do tego, dobrze? Tak, zanim pójdziemy dalej. Właśnie a propos pewnych rozwarstwienia społecznego w Rosji. Pierwszy punkt. Ewidentnie Putin odwołuje się do tych prowincji, do tego zdrowego rdzenia narodu rosyjskiego. On nawet w tym przemówieniu mówił właśnie o tym, że Zachód jest dekadencki, Zachód jest okropny, a my mamy nasze zdrowe wartości, przaśne, wiadomo o co chodzi. I teraz, ciekawa sprawa, Putin właśnie często tak mówi, że właśnie Zachód jest zgniły. Krytykował raz nawet tą właśnie warstwę inteligencji, że ona by się lepiej czuła na Zachodzie, że ona nie rozumie ducha rosyjskiego, oderwała się od niego i tak dalej, i tak dalej. To jest ukłon w stronę tej prowincji, ale potem Putin na tym słynnym koncercie, o którym pani wspomniała, występuje w kurtce, która nie jest wyprodukowana w Rosji, tylko jakiegoś super włoskiego projektanta mody, zwykła puchówka, która jest warta w sklepie, nie wiem, 200-300 zł, a on ją za nią zapłacił kilkadziesiąt tam, czy tam kilkaset euro, czy kilka tysięcy. Druga sprawa, jeszcze dodam, wczoraj podała, czy przedwczoraj prasa, że jeden z najważniejszych tych putinowców, tych facetów, który tam straszy, jeden z jego przybocznych facetów z Kremla, widziany był w Dubaju, gdzie mu zrobiono zdjęcia, gdzie stoi sobie w barze, rozmawia z blondynkami, popija drink z palemką, jeździ, lata prywatnym odrzutowcem i też się świetnie czuje właśnie na tym zgniłym, okropnym świecie. W związku z tym jest, czy Rosjanie nie dostrzegają tej hipokryzji? Temu z Dubaju nie przebaczą, ale Putinowi przebaczą, bo carowi można więcej. I prosty przykład. Film słynny Nawalnego o Pałacu Prezydenta. O tym, jaką wybudował sobie posiadłość właśnie w swoim ulubionym kurorcie Soczi. Pamiętam, że świat po prostu grzmiał od rana do wieczora, wszyscy to pokazywali. Ja sprawdzałam po tym, ilu obejrzało Rosjan, bo zawsze dla mnie to było ciekawe, jak dużo Rosjan zobaczyło ten film i jaki był stosunek do niego. Okazało się, że tam, już nie pamiętam, gdzieś nawet miałam, nie wiem czy znajdę tu dokładne liczby, ile osób obejrzało ten film. W każdym razie 70 parę procent uznało, że nie widzi w tym nic złego, bo carowi, przywódcy wielkiego imperium, należy się życie lepsze niż innym, wychodzili z takiego założenia, a mało tego, chyba bodajże 3% powiedziało, że stosunek do Putina zmienił się na lepsze. To już było dla mnie w ogóle zaskakujące po obejrzeniu tego filmu. Ale proszę pamiętać, że o tym, o bogactwie Putina mówiło się dużo, dużo wcześniej. Nie pierwszy był Nawalny. W 2011 roku ukazał się na przykład raport zabitego później Niemcowa, który mówił o bogactwach Putina, o jego skłonnościach do otaczania się pięknymi, drogimi przedmiotami. Bodajże dwa były takie raporty na ten temat. Jeszcze wcześniej były słynne raporty Wikileaks, gdzie dyplomaci amerykańscy zwracali uwagę na to, że Putin jest współwłaścicielem na przykład takiej szwajcarskiej spółki Gunvor, która pośredniczy w handlu rosyjską ropą. Ona była oczywiście zarejestrowana nie na Putina, bo to wszystko nie jest na niego, to wszystko właściciele są inni. Choć w każdym razie akurat w to Rosjanie wierzą, że to jest Putina. Bo dobrze, rozmawiałam kiedyś i akurat w to wierzą, ale mówią, że mu się należy. No w każdym razie do czego zmierzam? Że informacje o jego bogactwie ukazywały się wcześniej i w ogóle nie robiło to większego wrażenia. Ukazywały się w 2010-2011 roku. Ale jeszcze jedna rzecz o tej od miłości do nienawiści. Bo rzeczywiście proszę zwrócić uwagę, że nie zaszkodziły Putinowi nigdy zbrodnie polityczne, nie zaszkodziły mu wojna w Czeczenii, która obfitowała po prostu w dramatyczne zbrodnie, prawda? Jedyny moment, kiedy rzeczywiście musiał się wycofać, to była ta słynna reforma emerytalna. Już rozmawialiśmy chyba o tym, że kiedy próbował wprowadzać reformę emerytalną i obniżać wiek emerytalny, wtedy doszło do potężnych manifestacji i musiał się wycofać z tego. I tak, też ale to potwierdza to, co mówiłem, pani Barbaro, że o co chodzi ludziom tak naprawdę w życiu, prawda? Co jest dla ludzi ważne, nie? Tak, ale z drugiej strony mówię, że bogactwo na pewno nie kłuje w oczy Putina, bardziej kłuje bogactwo otoczenia Putina, natomiast jeśli chodzi o ich poziom życia, na pewno jeszcze to nie jest ten moment, który by spowodował odsunięcie się od cara, który ratuje ojczyznę. A propos, bo bardzo widoczny jest też jeden z rozdziałów mojego, a propos miłości i nienawiści, jeden z rozdziałów mojej książki, bardzo aktualny, który mówi o tym, jak od miłości do nienawiści przeszli, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, Rosjanie. To jest bardzo ciekawy wątek, bo przecież pod koniec lat 80., kiedy już docierały informacje, jak wygląda życie, no to ta Ameryka to był wymarzony kraj, gdzie wszystko było kolorowe, piękne i pachniało gumą do rzucia. I słynna piosenka, Boże, Nautilus Pompilius się nazywa ten zespół. Był, jak ktoś widział film, mówiłam o tym czy nie, pewnie już wspominałam poprzednim razem, że Brat 2 był taki, Brat i Brat 2, kultowy film lat 90. I tam ta piosenka brzmiała jako motto i tam są takie słowa Goodbye America, w której nigdy nie będę. I to był taki hymn młodzieży radzieckiej i jej tęsknoty za lepszym światem. No i cóż się stało, proszę zobaczyć, nie minęło parę lat z rzędu dobrej koniunktury i wszystko poszło w niepamięć i Ameryka poszła w odstawkę, uznali wszyscy, że Ameryka jest, próbuje się wywyższać, próbuje urządzić świat według swoich zasad, a jak mówią Rosjanie, my mamy swoją unikatową drogę, która się opiera na szacunku do starszego, a tym starszym i silnym jest Putin. Jak mówią, kogo się boją, tego szanują. No ale Putin coraz bardziej niestety staje się groteskowy i śmieszny niż groźny. Tak, i to ja bym chciał jeszcze tutaj dwa słowa wtrącić i dodać dwa pytania, bo czas pędzi nieubłaganie. To, co pani powiedziała o tym, że Putin właśnie ma pieniądze, a to odróżnia go od tych sowieckich wszystkich przywódców, to przypomina mi się właśnie jak Swietłana, córka Stalina, zapytano ją, czy Stalin, władca wielkiego mocarstwa, był bogaty. A ona mówi, że w tym ich domu na tyłach krzeseł były, wie pani, flamastrem napisane numery. Wszystko było państwowe. Wszystko było państwowe, nic do Stalina nie należało. On nie interesowało tych sowieckich przywódców, to rzeczywiście, ale do czego teraz, o co bym chciał zapytać a propos właśnie Putina? To znaczy jest tak, że dyktatorzy czy w ogóle przywódcy wtedy skupiają wokół siebie ludzi, jak odnoszą sukcesy. No Krym jest takim znakomitym przykładem. Ale czy jeżeli będą ponosili klęski, no to sytuacja może się odwrócić. Na przykład tak jak klęska podczas I wojny światowej spowodowała upadek dynastii Romanowów. I tu jest takie pytanie, czy jeżeli dalej będzie ta wojna tak szła źle jak idzie, to czy te nastroje się odwrócą. Po prostu Putin już po pierwsze będzie śmieszny, a po drugie będzie przegrany, a ludzie nie lubią przegranych i tu mam też pytanie o statystyki. Czy jest jakiś nowy sondaż, który by pokazywał, że może tak, jednak jakieś machnięcie jest? Nie, to niewielkie są zachwiania. Sprawdzałam dzisiaj w centrum, w sondażach Centrum Mienia Lewady, czyli sondażowni niezależnej od władz. W koniec marca miał tam bodajże 84, a teraz 83% poparcia. I dlatego to się niewiele zmieniło. Na razie oczywiście mówię, no my gdybamy w tej chwili, wszystko wskazuje na to, że ta wojna może trwać długo, że ten konflikt się będzie tlił w Donbasie, prawda, jeszcze długo. Bardzo mnie teraz ciekawi jedna rzecz, bo mamy do czynienia z, na przykład z takimi faktami jak zgłoszenie akcesu do NATO Finlandii, prawda, czyli krajów, które były neutralne i teraz trzeba rzeczywiście wytłumaczyć to jakoś Rosjanom. To będzie argument, który uzasadnia, że ten Zachód jest zły i agresywny, no ale teraz co my na to, prawda? Skoro zbawiamy świat, skoro się przeciwstawiamy, jak zareagować? Dlatego te wypowiedzi mają czasami tak agresywne. Ja mogę na chwilę przerwać, bo to jest bardzo zaskoczę panią, ale na moim oknie wisi kot. On zaraz se skręci karki. Ja go muszę uratować, dobrze? Przepraszam, sekundę tylko, dobrze? Matko Boska. Kot. Jest! Matko, jaki ładny. Boże, a ja uratował cały czas się, to jest jakiś... Tak, przepraszam bardzo, ale patrzyłem kątem oka. Nie, no oczywiście. Wisiała moja kotka pazurami się wczepiła w okno i po prostu musiałem wejść do akcji. Już oddaję pani... Ale jedną rzecz też chciałam powiedzieć... a propos właśnie tego, czy dają wiarę, czy nie dają wiary, bo oczywiście po tym, sądząc po tym, że nie udało się zdobyć Kijowa, który rzekomo miał być lekką ręką zdobyty, prawda, miały być zmienione władze bardzo szybko, nie udało się, no trzeba będzie w końcu jakoś to wytłumaczyć. Myślę, że w tej chwili Putin ma z tym problem, bo przez jakiś czas, mówię, będzie działał ten narkotyk, który będzie pokazywał, że jesteśmy zbawicielami i przez jakiś czas będzie miał spokój, ale prędzej czy później, jeśli dalej ta sytuacja będzie wyglądała tak jak w tej chwili, że cały świat się będzie bardziej mobilizował i on będzie osiągał odwrotne cele od zamierzonych, no być może wtedy trzeba będzie zmienić tego Putina. Naprawdę, teraz coraz częściej się nad tym zastanawiam, że... które ostatnio chciałem zadać, przepraszam, że wejdę pani słowo, bo a może my jesteśmy właśnie, pani Barbaro, naiwni. To znaczy, miałem niedawno rozmowę z profesorem Iwanowem, który bardzo pesymistycznie jest nastawiony do tego, co się dzieje i on powiedział mi, słuchaj, czy ty pamiętasz, od pierwszego dnia wojny wszyscy mówią, jutro będzie pucz, jutro KGB go zdejmie, jutro go wojsko obali, będzie rewolucja kolorowa, jest 80. dzień wojny, i nic. Możemy po prostu mamy swoje wyobraźnię na rok. W tej chwili za wcześnie, jeszcze raz powtarzam, w tej chwili za wcześnie ta narracja działa. Trochę jest tak, że mają Rosjanie świadomość, że może nie jest dokładnie tak, jak pokazują media, no to jest słynne powiedzenie Sołżenicyna, autora Archipelago Guła, który powiedział kiedyś, że oni kłamią, my wiemy, że oni kłamią, oni wiedzą, że my wiemy, że oni kłamią, a oni nadal kłamią. Trochę ta schizofrenia działa na tej zasadzie, że niby wszyscy wszystko wiedzą, ale odsuwają i wolą nie maczać w tym palcu. Wszystko jest, dużo jest tu bardzo niewiadomych i myślę, że nie ma mądrego, że to jest wszystko wrożenie z fusów, brzmi to banalnie, no ale taka jest prawda. No nie spekulujmy, bo nie jesteśmy w stanie nic w tej chwili powiedzieć. Tak samo jak te pohukiwania dzisiejsze Dmitrija Miedwiediewa o tym, że nie ma innego wyboru, tylko musi dojść do wojny nuklearnej, bo inaczej się nie rozwiąże tego problemu, no to są takie pohukiwania, które pewnie dla części Rosjan są ważne. Dobrze, ostatnie moje pytanie już dzisiaj. Strasznie mi tak się mi smutno zrobiło, kiedy powiedziała pani o tej piosence tych młodych Rosjan. Był rok 90, 91, Związek Sowiecki się wali, oni śpiewają o tej Ameryce, której nigdy nie zobaczą, ale marzą... 89 to była pierestrojka jeszcze. Się zaczyna, są nadzieje i pewnie gdzieś tam z tyłu głowy, a może kiedyś u nas będzie jak w Ameryce. I pytanie jest takie, czy Rosja jest niereformowalna, czy też może widzi pani nadzieję dla Rosji? I że te marzenia tamtych pokoleń się spełnią. Jeszcze do niedawna, do 2014 roku byłam skłonna wierzyć, że prędzej czy później podąży Rosja w kierunku demokracji zachodniej. Naprawdę. Wydawało mi się, że jest sporo wspólnych cech. 2014 rok był dla mnie ogromnym prysznicem, bo pokazał, że jednak tak dużo jest zasadniczych różnic. To, co chyba już rozmawialiśmy o tym, jak mi jeden z dziennikarzy powiedział o tym, że dla Rosji koronne znaczenie zawsze miało dobro ogółu, a w Europie dobro jednostki. No to był taki moment, który mi pokazał, nie, to jest zupełnie inne światy. Ale zawsze miałam w pamięci to, że kiedyś ta Polska traktowana była w okresie pierestrojki i nawet na początku lat 90. jako taki dobry przykład, jako takie okno na świat, że wielu inteligentów uczyło się języka polskiego, by móc czytać polską prasę. że polskie korzenie nobilitowały, że ludzie sobie dorabiali polskie korzenie. Wydawało mi się, że możemy lada moment iść, że idziemy, że jednym krokiem. No, a teraz? Niestety, mówię, Bucza i te obrazki z Mariupola i z innych miast ukraińskich wszystko przekreśliły, wszystko. Ja zweryfikowałam część kontaktów. Na wojnie nie ma półtonów, jest przyjaciel albo wróg i tutaj się trzeba deklarować. I ja nie widzę usprawiedliwienia dużego dla tych, którzy albo nie chcą widzieć tego, co się dzieje, albo jeszcze gorzej, widzą i próbują to jakoś usprawiedliwiać. Albo prewencyjnym atakiem, żeby się bronić, albo wiarą w to, że to jest pomoc bratniemu ukraińskiemu narodowi. Nie ma tutaj usprawiedliwienia i w niczym tego nie jestem w stanie usprawiedliwić i przyznam z bólem serca, że część kontaktów musiałam absolutnie zweryfikować. Drodzy Państwo, moim gościem była pani Barbara Włodarczyk, znakomita reportażystka telewizyjna. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za obejrzenie tego naprawdę niesamowitego odcinka. Mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas da się pani zaprosić trzeci raz. No może. No, poczekajmy, aż coś się zmieni. Mam nadzieję, że się nie nagadaliśmy. Drodzy Państwo, Państwu dziękuję za obejrzenie tego programu. Wspierajcie Historię Realną. Tradycyjnie dziękuję dla wspierających. Można nas wspierać na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem albo na Patronite. Działamy dzięki Wam, bo jesteśmy kanałem niezależnym. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową do księgarni historiarealna.pl, gdzie można kupić kubki, koszulki, moje książki bezpośrednio do autora i działamy z Fundacją Zarys, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Brawo! Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.